Potrzebuję troszeczkę cebuli, nie za dużo. Pokroję bardzo drobno w kostkę. Takie będą bardzo, bardzo bogate kanapki. Pomidorek, nie za dużo. Bardzo drobna kostka. Podczas mieszania pomidor da nam piękny kolor naszego twarogu. Kolejne składniki to pietruszka. Posiekam bardzo drobno. Dla orzeźwienia troszeczkę dodam trybuli. Ma anyszkowy smak. Myślę, że będzie takim ciekawym zaskoczeniem w naszym daniu. Robię. Potrzebuję troszeczkę skórki z limonki. Troszeczkę soku. Do mojego farszu dodam twaróg. Bardzo drobno mielony. Troszeczkę śmietany. Soli. Świeżo mielonego pieprzu. I całość razem wymieszam. Jeszcze nie. Do mojego dania potrzebuję pełnoziarnistego, zdrowego pieczywa. Ukroję plastry. Na każdy kawałek pieczywa nałożę nasze nadzienie. Śmietana, twarożek, masło już jest niepotrzebne. Zdrowe pieczywo. Na pierwszy ogień idzie dziadkowa sucha. Szynka dziadkowa, bardzo soczysta. Kilka plasterków oliwek. Nie może się obyć bez dobrej, zdrowej sałaty. Liść szpinaku doda i kolorytu. No i oczywiście witamin. Kilka listków trybuli. Świeży ogórek. Cienko pokrojona rzodkiewka. Przygotowałem troszeczkę kremu z marchewki. Kilka pestek dyni. I oliwa dyniowa na koniec.